Holandii, co trzeba wiedzieć, żeby poszukiwać w Holandii? Pozwolenie od rolnika, które podpiszemy ręcznie, jak najprościej, bez komplikacji. Wpisujemy tylko numer telefonu i zostawiamy miejsce na odręczny podpis rolnika, ponieważ może nas ktoś zaczepić na polu i spytać, co my tutaj robimy i w ogóle. Wtedy mamy potwierdzenie na piśmie, jesteśmy czyści. Poszukiwania w lasach, no nie bardzo. Zwykle jest tabliczka, że nie wolno opuszczać ścieżki i tak dalej. Gdy tego nie ma, jest ok, można. A gdy te tabliczki są, można jeszcze próbować o zgodę w nadleśnictwie. Są też gminy, w których były działania militarne i nie wolno szukać, jak na przykład Maastricht albo Ardeny, a tu chyba bardziej w Belgii. No tam się nie da szukać ze względów wiadomych, niewybuchy i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które znalezione, które można oszacować ich wiek na poniżej 1600 roku, oddajemy do archeologa w celach chyba tylko archiwizacji, ponieważ można odzyskać te rzeczy z powrotem. No, 3 monety w kupie to jest skarb, to jest chyba standard wszędzie. Oprócz tego nie ma jakichś większych problemów z tym. Tak jak my szukamy ze szczytem, wpadamy do rolnika, dzień dobry, możemy tu poszukać, mamy do końca roku tych zapisanych, ale chyba to skreślimy, że do końca życia. Podoba nam się ta pasja, to hobby. No zobaczymy co to dalej będzie. W każdym razie to jest normalny kraj, ta Holandia, i da się tu szukać. Kolcok. Nic specjalnego. Zawsze jakaś znajdka po pół godziny ponad. Postanowiłem zawrócić. I kulka wylazła jeszcze tu na skraju. Kijowo dzisiaj z tym wiatrem. A coś skręcimy z tego. Jakiś taki metalowy naparstek. Chyba. Jakiś inny pieron. Przecież naparstki ładnie zdobione były, to tylko jest metalowe. Ale jest wezne. Jaki pieniądz. Jaki pieniądz, jeden gulden. Cholera, że ja tego nie nagrałem. Juliana. 1976 gulden. O, sztuka. Nie wiem, czy odwrotka? To było szczęście, turbo szczęście. Ale piękna sztuka. Znów widzę coś zielonego. Nie, to jest jednak... To pieroństwo. Nabój? Jest czy coś? Pocisk, nie nabój, pocisk. Podobno, ja nie wiem. Ładnie bije. Ups, zgubię jeszcze. Z tych pól wychodzi. Chyba jakiś... dżinsów, guzik. Ale ten pieniądz jest kurczę elegancki, już jestem tak podkręcony. Nic go nie przebije właściwie. Ja tam mam panty. Ja mam panty.
i pieniądz, i guzik. Teraz sprzączki kawałek. Albo tutaj na środku były jakieś śmieciory wywalone. Może być, bo kopię cały czas, a ja mam pusto. Ale tylko tu na środku kopię. Gdzieś tu jakieś pieroństwo leży. Anka zwątpiła. Nie ma szczęścia. A ja mam! Zaś kolejny pieniądz, ona się wścieknie. Ja dzisiaj pacyfikuję. Pacyfikuję to pole. Się nie spodziewałem, nagrałem. Wygląda na jeden cent. Trochę zajechany. A tak, chyba to jest jeden cent holenderski. Zaraz, kto lepiej. Do czyszczenia. Jeden cent, tu widać łeb. Juliana. Piękna sprawa. Nie uwierzycie. Jest kolejny pieniądz. Anka poszła wkurzona. Nie mogę nic znaleźć, nic nie mogę znaleźć. Oki maluczki. Takiego chyba jeszcze nie ma. Będzie widoczny. Nic teraz nie widzę. Ale jest niezły. Stan fajny. Kopię. Z tego powodu dzisiaj Anka zrezygnowała z tego pola. Już mam tego spięć. Wpierony z tego leży. No i mamy podsumowanie. Dzisiaj Ania nie ma nic. Sorry. Ja mam pięknego Guldena. Jeden Gulden. Z 1976 roku. Z królową Julianą. Potem mamy jeden cent. Też z królową Julianą, ale rocznik, nie wiem, 1950. I wyszedł taki 1/2 centa z 1878. I to jest świetna znajdka. Dodatkowo kawałek sprzączki, chyba na parstek, dwie kulki. Spłonka zbita, pocisk, guzik od dżinsów, cholera. No, ale żeby nie było, że tylko znajdujemy również złom. Jego też jest od dużo, dużo jest złomu. Pierony.